Dzień dobry, witam serdecznie Panie N. Odpowiadam na pytanie, czy Mata Hero do końca Hossy osiągnie cenę 1 dolara, a do końca listopada ćwierć dolara. Pozwolę sobie rozłożyć to na dwa rozkłady, żeby było bardziej klarownie. Czy Mata Hero do końca Hossy osiągnie cenę 1 dolara, a do końca listopada ćwierć dolara? Czy Mata Hero osiągnie do końca Hossy cenę 1 dolara, a do końca listopada ćwierć dolara? Dobrze. Do końca Hossy 1 dolara. Do końca listopada ćwierć dolara. Dobrze. A więc tak, jeżeli chodzi o to, czy projekt Mata Hero do końca Hossy osiągnie cenę 1 dolara, tutaj niestety nie mam takiej dobrej informacji, ponieważ raczej nie. Do końca Hossy nie osiągnie ceny 1 dolara. I dlaczego? Już tłumaczę. Co jest na tak? Tutaj jest karta siódemki buław. To jest karta takiego przekonywania siebie lub kogoś do czegoś, lub do kogoś, lub do siebie samych, tak? To jest karta takiej troszeczkę bezsensownej walki, tak? Takiego przekonywania, ale jakby, no, podpartego jakimiś lękami, tak? Na takiej zasadzie. No, co jest na nie? No, jakiś deficyt, jakiś brak, bieda, tak? Piątka monet mówi o stratach, o brakach finansowych, o niedostatku szeroko pojętym. No i karta rady to jest szóstka mieczy. I szóstka mieczy mówi mi bardzo często o oddaleniu również od pytania tego, tak? O kontaktach online, zdalnych, tak? Natomiast jeżeli miałabym powiedzieć, czy do końca Hossy osiągnie cenę 1 dolara, to biorąc pod uwagę te karty, nie, powiem, że nie osiągnie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy do końca listopada osiągnie cenę ćwierci dolara, tak, 0,25 dolara, to tak, powiedziałabym, że tak, ponieważ co jest na tak? Paść monet. To jest karta szansy, po prostu karta szansa. Także szansa jak najbardziej jest. No, co jest na nie? Rycerz monet, tak? Rycerz monet generalnie wskazuje na jakieś różne wieści, które przychodzą do nas, tak? Bądź nie przychodzą. Być może tutaj właśnie w negatywie jest to, że no osiągnie, ale może informacje będą źle przekazane, znaczy informacje może będą jakby no niedostępne, tak? No coś w tym zakresie może być. Bo rycerz monet właśnie przekazuje informacje, ale również no w różnych rozkładach on tutaj mi ukazuje się jako prawnik, tak, czy też policjant, komornik, tutaj takie sprawy jakby urzędowe są w negatywie. Natomiast karta rada, szóstka kielichów, to jest bardzo dobra karta, mówiąc o bliskości, o przyjaźni, o takim fajnym, miłym towarzystwie, o cieple. I dołożyłam sobie jeszcze jedną kartę, żeby dokładniej sprawdzić, to jest paść buław, czyli ognista, silna, temperamentna karta szansy, jak najbardziej. W związku z tym odpowiadam na pytanie. Hero do końca Hossy nie osiągnie ceny do 1 dolara według kart, a do końca listopada osiągnie cenę ćwierci dolara. Również według kart, tak? Także bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie. Dziękuję za oglądanie moich filmików. Życzę wszystkiego co najlepsze. Miłego dnia, miłego wieczoru. Do zobaczenia, do usłyszenia.